Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, moi kochani, przyszedł do nas kolejny list z Ukrainy, od ojca Jarka, więc proszę, posłuchajcie tych wieści. Drogie siostry, drodzy bracia, muszę przyznać, że z roku na rok coraz bliższy staje się dla mnie święty Jacek. Swoją posługę w Ukrainie widzę jako realizację jego pragnienia, by głosić Ewangelię nad brzegami Dniepru. Cieszę się, że będąc wielką sobotę w Rzymie, zaszliśmy razem z ojcem Alanem, socjuszem generała Zakonu, do jednej z kapli z bazyliki świętej Sabiny, gdzie znajduje się fresk przedstawiający obłóczyny świętego Jacka. Dziś wiele osób odwiedzających dominikańską świątynię na Awentynie modli się tam za Ukrainę, w czym pomocny jest tekst specjalnej modlitwy umieszczony przez braci. Oczywiście nieprzypadkowo rozpocząłem list od wspomnienia świętego Jacka bo przecież wczoraj obchodziliśmy jego liturgiczne święto. Choć jesteśmy teraz w Kijowie, tylko z ojcem Jakubem, to na wieczorną przede naszej kaplicy poświęconej właśnie temu świętemu przyszło sporo osób. W końcu to również patron Kijowa. Zgodnie z przyniesionym z Polski zwyczajem poświęciliśmy kłosy pszenicy. To nawiązanie do cudu, który dokonał się za wstawiennictwem świętego Jacka, kiedy burza i grat zniszczyły plony, a mieszkańcy podkrakowskich wsi przyszli prosić świętego o ratunek przed grożącym im głodem. W tym roku ten zwyczaj nabrał dla mnie szczególnego znaczenia. Kiedy toczy się wojna, za zebranie plonów z ogromnych ukraińskich pól trzeba czasem zapłacić wysoką cenę. Wielu rolników straciło już życie lub zdrowie, bo kombajny i maszyny rolnicze najeżdżały na miny i pozostawione na polach niewybuchy. Pamiętam, jak jakiś czas temu przeczytałem informację, że do takiej tragedii doszło w Andriwce. To popularna w Ukrainie nazwa wsi, więc zadzwoniłem wtedy do ojca Miszy i zapytałem, czy to jest ta Andriwka, gdzie od miesięcy pomaga ludziom wraz z wolontariuszami domu św. Marcina Swastowa. Tak, to ta, potwierdził. Modliłem się więc wczoraj za wstawiennictwem św. Jacka, by z urodzajnych ukraińskich pól można było zebrać tegoroczne plony, by nie zniszczył ich grad rosyjskich pocisków i pożary wywołane działania, działaniami wojennymi, by zboże mogło też bezpiecznie wyruszyć w świat z ukraińskich portów. Święty Jacek ma naprawdę co robić w niebie. Wczoraj wieczorem odwiedzili nas księża z decyzji kamieniecko-podolskiej. Przywieźli swojego parafianina żołnierza, który został bardzo mocno poraniony na froncie. Po kilku miesiącach leczenia chirurgom udało się poskładać i podleczyć jego roztrzaskano od wybuchu ręce i nogi, choć z pewnością czeka go jeszcze bardzo długie leczenie. Mieli do pokonania ponad 400 km, więc dojechali późno. Wzruszyłem się, kiedy ten żołnierz nie dał nam tak po prostu odejść ze swojego pokoju, ale poprosił jednego ze swoich księży o błogosławieństwo i modlitwę. Chyba każdy, kto kiedyś chorował, to wie, że noce są najtrudniejsze. Co robić, kiedy będzie mi źle? zapytał modlącego się nad nim księdza. Powtarzaj po prostu: powiedział Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Dobrze, że pan Jezus ma w Ukrainie wielu mądrych i oddanych mu księży. I pomyślałem, że na całe szczęście nie zapytano mnie, bo pewnie zacząłbym się wymądrzać. Przy śniadaniu rozmawiałem z żoną poranionego żołnierza. Opowiadała, że po kilku miesiącach pobytu w szpitalu wojskowi i pacjenci stają się dla siebie trochę jak rodzina. Jej mąż usłyszał kiedyś od młodego lekarza, który opiekował się nim w Tarnopolu. Wczoraj z żoną modliliśmy się wieczorem za ciebie. Po raz kolejny słyszę również, że pomoc humanitarna docierająca do ukraińskich szpitali jest bardzo potrzebna. Dzięki niej lekarze mają czym leczyć tak wielu bardzo poranionych i cierpiących pacjentów. Pytam, jak ona przeżywa tę sytuację, i słyszę: Musimy się trzymać, mamy przecież dzieci. Martwię się tylko o męża, by dał radę, także psychicznie. Mam nadzieję, że wizyta w kijowskiej klinice neurologii, do której się udali po śniadaniu, pomoże w powrocie do zdrowia temu dzielnemu człowiekowi, który na froncie uratował życie wielu swoim kolegom. Wspomniałem w ostatnim liście o Nikicie z Charkowa, który rozpoczął 13 sierpnia nowicjat w naszym zakonie. Miałem nadzieję, że kończąc swój pobyt w Polsce, zobaczę go w białym habicie. Niestety bracia zarazili się COVID i obuczyny odbędą się dopiero jutro. Taki nietypowy, bezhabitowy nowicjat mają polscy Dominikanie w tym roku. Wracając z Warszawy do Kijowa, zatrzymałem się w Lwowie, gdzie w sobotę rozpoczął się organizowany przez Dominikanów i trwający tydzień A Life Music Festival. Rok temu z inicjatywy ojca Wojciecha został zorganizowany na jednym z miejskich placów Lwowa koncert ewangelizacyjny. W ten sposób świętowaliśmy 800-letnią 800 rocznicę śmierci świętego Dominika. W tym roku ojciec Wojciech wraz ze świeckimi organizatorami Zdecydowali się wyruszyć w ewangelizacyjną trasę koncertową, by w tym trudnym dla Ukrainy czasie dotrzeć ze słowem życia do mieszkańców Lwowa, Iwano Frankowska, Chmielnickiego, Winnicy i Fastowa. W sobotę Elife zagra również w Borodziance, czyli w jednym z najbardziej zniszczonych podkijowskich miast. Pierwszy koncert odbył się w dostojnych murach Lwowskiej Katedry. W tym roku w ramach festiwalu występuje zespół Lux Mundi, w skład którego wchodzą muzycy różnych wyznań pochodzący z kilku regionów Ukrainy, a także dwie, dwie, dwie wokalistki Sandra z Zakarpacia oraz Olga Smielnickiego. Ojciec Oleksander, który głosi konferencję podczas festiwalu, podkreśla, że jednym z celów, który przyświeca jego organizatorom jest zachęta do tego, byśmy uczyli się dostrzegać Boga w tym, czego teraz doświadczamy. Wierzymy, że Pan staje w obronie słabych i zranionych, zachęcając nas do wzniesienia oczy, oczu ku niebu. Bóg nas prowadzi, pomimo wszystkich ofiar, strat i bólu, jest zawsze obecny, idzie z nami drogą krzyżową ku zmartwychwstaniu i zwycięstwu. Tak opowiadał ojciec Aleksander dziennikarce portalu Credo. Zatrzymałem się na noc w Lwowie u Paulistów, by spotkać się z moim rodzonym bratem, ojcem Mariuszem. Ich klasztor znajduje się tuż obok cmentarza łyczakowskiego i marsowego pola. Teraz to miejsce pochówku żołnierzy, którzy zginęli w ostatnich miesiącach, a wcześniej grzebano tam między innymi austriackich wojskowych poległych w czasie I wojny światowej, a później żołnierzy armii sowieckiej i NKWD. W niedzielny poranek nad marsowym polem unosiły się resztki mgły, a kolejne rzędy świeżych grobów przypominały zastępy żołnierzy wyruszających w ostatnią drogę w paradnym szyku. Mogił przybywa z tygodnia na tydzień. Naliczyłem ich ponad 100. W jednym z grobów pochowano kilka dni temu 25-letniego lejtnanta Juria Strelcowa. Zginął na froncie w okolicach Zaporoża 6 sierpnia. Port jest z budynku Kurii Metropolitarnej, przed którym zaparkowałem samochód idąc odwiedzić klasztor naszych dwowskich braci, zwraca mi uwagę, że mam ubłocone buty. Wracam właśnie z marsowego pola, tłumaczę się. Kiedyś na murze, oddzielającym to miejsce od cmentarza łyczakowskiego, zaczyna opowieść portier, był wielki napis w języku rosyjskim. Pośrodku planety, wśród burzowych chmur, patrzą martwi w niebo, wierząc w mądrość żywych. Każdy, kto jechał tramwajem, widział te słowa. Widziały je też matki, które rodziły dzieci w szpitalu położniczym, znajdującym się do dziś naprzeciw marsowego pola. W drodze do Kijowa zajechałem jeszcze do Fastowa. Ojcowie Misza i Paweł siedzieli akurat na salce wraz z ojcem Rusłanem, rektorem Seminarium Duchownego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. Rusłan wrócił niedawno z Karpat, gdzie towarzyszył grupie uchodźców, który, którzy znaleźli schronienie w Domu Świętego Marcina de Porres w Fastowie. Choć za oknem wciąż gorąco, rozmawiamy z Miszą o zbliżającej się zimie. To będzie z pewnością bardzo trudny czas dla ludzi, którym wojna zniszczyła domy. Prowizoryczne miejsca zamieszkania Prowadzają się, sprawdzają się latem, ale nie ochronią ludzi przed mrozem i śniegiem. To wielkie wyzwanie dla nas, podkreśla Ojciec Misza. Musimy pomóc przeżyć zimę jak największej ilości ludzi, którym już pomagamy oraz tym, którzy zapewne jeszcze do nas przyjadą ze wschodu i południa kraju. Przez ostatnie trzy dni z uwagą słuchałem online rekolekcji głoszonych w krakowskiej Bazylice Świętej Trójcy przez ojców Timotego Radklifa i Łukasza Popko pełne mądrości słowa dwóch braci, których niezwykle cenię i lubię. Mówili m.in. o tym, że kochamy to, co jest szczegółowe i konkretne, nienawidzimy natomiast abstraktów i ogólników. Wiele w tym racji. Przypomniała mi się starsza kobieta mieszkająca w jednej z podkijowskich wsi, opowiadająca mi o rosyjskim żołnierzu, który schronił się w jej domu, bo nie chciał strzelać do Ukraińców, a ona karmiła go barszczem. Zastanawiam się, na ile to, o czym mówili ojcowie Timot i Łukasz, Da się zastosować do poróżnionych przez wojnę rodzin czy narodów. Z pozdrowieniami, modlitwą i wielką wdzięcznością za pamięć o Ukrainie Jarosław Krawiec Kijów 18 sierpnia, godzina 17. Kani taki kolejny list yy, z Ukrainy. Kochani, ja jestem w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, jestem w Wisconsin, mam rekolekcje dla rodzin. To mnie bardzo wzruszyło wczoraj. Mieliśmy nam przy świętej, bo to jest dużo dzieciaków, bo to jest msza, czy znaczy rekolekcje rodzinne. Była taka msza, którą oprawiały dzieciaki, w sensie czytały czytania, śpiewały psal i też czytały modlitwę wiernych. I same te dzieci napisały wezwania. Słuchajcie, było wiele wezwań za Ukrainę. To bardzo piękne, że te dzieci tutaj, które żyją w Stanach od urodzenia są małe, nigdy nie wyjechały często ze Stanów, ale one wiedzą o Ukrainie, modlą się za Ukrainę i, i tam prosiły Pana Boga o pokój na Ukrainie. Bardzo to piękne jest. Kochani, tyle na dzisiaj. Jak będzie oczywiście kolejny list, będę Wam przekazywał i dawał znać, co słychać u naszych braci na wschodzie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie wszystkiego dobrego. Z Bogiem.